Annuncio vobis gaudium magnum Habemus yeah. papam Wiara, nadzieja i miłość w perspektywie ekumenicznej. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 22 listopada 2000 roku. Wiara, nadzieja i miłość są jak trzy gwiazdy jaśniejące na niebie naszego życia duchowego, by prowadzić nas do Boga. Są one w najwyższym stopniu cnotami teologalnymi, pozwalają nam żyć w komunii z Bogiem i wiodą nas do niego tworzą tryptyk którego szczytem jest miłość agape, wspaniale wysławiana przez świętego Pawła w hymnie z pierwszego listu do koryntian kończy się on następującym stwierdzeniem tak więc trwają wiara nadzieja miłość te trzy z nich zaś największa jest miłość Cnoty teologalne, jeśli ożywiają uczniów Chrystusa, nakłaniają ich do jedności, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Pawłowych słowach, których wysłuchaliśmy na początku: Jedno jest ciało, jedna nadzieja, jeden Pan, jedna wiara, jeden Bóg i Ojciec. Kontynuując rozważania na temat ekumenizmu, o którym mówiliśmy w poprzednich katechezach, Pragniemy dzisiaj zastanowić się głębiej nad rolą cnót teologalnych w dążeniu do pełnej jedności z Bogiem, trójcą przenajświętszą, oraz z braćmi. We wspomnianym fragmencie listu do Efezjan apostoł wysławia przede wszystkim jedność wiary. Jedność ta ma swoje źródło w słowie Bożym, które wszystkie kościoły i wspólnoty kościelne uważają za lampę na swej drodze przez dzieje. Kościoły i wspólnoty kościelne wyznają razem wiarę w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, oraz w jednego Boga i Ojca wszystkich. Ta zasadnicza jedność, wraz z jednością ustanowioną przez Chrzest, jest widoczna wyraźnie w wielu dokumentach dialogu ekumenicznego, nawet jeśli w niektórych sprawach utrzymują się różnice zdań. Na przykład w jednym z dokumentów Światowej Rady Kościołów czytamy: Chrześcijanie wierzą, że jedyny prawdziwy Bóg, który dał się poznać Izraelowi, objawił się w najwyższym stopniu w tym, którego posłał w Jezusie Chrystusie. Wierzą, że w Chrystusie Bóg pojednał ze sobą świat i że przez swego Ducha Świętego obdarza nowym. I wiecznym życiem wszystkich, którzy przez Chrystusa powierzają się Mu. Wszystkie kościoły i wspólnoty kościelne nawiązują do starożytnych symboli wiary i definicji pierwszych soborów powszechnych. Pozostają jednak do usunięcia pewne rozbieżności doktrynalne, aby droga jedności wiary osiągnęła pełnię, o której mówi Chrystusowa obietnica. Będą słuchać głosu Mego. I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. W tekście listu do Efezjan, który wybraliśmy jako podstawę rozważań podczas naszego spotkania, święty Paweł mówi również o tym, że zostaliśmy wezwani do jednej nadziei. Nadzieja ta znajduje swój wyraz we wspólnym wysiłku modlitwy i postępowania zgodnego z wiarą w oczekiwaniu na Królestwo Boże. W tej rozległej rzeczywistości ruch ekumeniczny zmierza ku zasadniczym celom, które się splatają i stają przedmiotem jednej nadziei: jedność Kościoła, ewangelizacja świata, wyzwolenie i pokój ludzkiej wspólnoty. Ruch ekumeniczny umocnił się również dzięki dialogowi z ziemskimi i humanistycznymi nadziejami naszych czasów, a nawet z ukrytą. Na pozór płonną nadzieją tych, którzy są pozbawieni nadziei. Choć chrześcijanie doświadczają wzajemnych napięć i podziałów, te wielorakie współczesne formy nadziei skłoniły ich do odkrycia wspólnego motywu nadziei i dodania o niej świadectwa przez uznanie, że Chrystus jest jej niezniszczalnym fundamentem. Francuski poeta napisał. Trudno jest zachować nadzieję, łatwo jest popaść w rozpacz i to jest wielka pokusa. Jednakże dla nas, chrześcijan, pozostaje zawsze aktualne wezwanie świętego Piotra do uzasadnienia nadziei, która jest w nas. Szczytem trzech cnót teologalnych jest miłość, którą Paweł porównuje niemal do złotego węzła scalającego w doskonałej harmonii wspólnotę chrześcijańską. Na to zaś wszystko przeobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. W uroczystej modlitwie o jedność uczniów Chrystus ukazuje jej głęboką, teologiczną treść. Aby miłość, którą Ty, Ojcze, we mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Właśnie ta miłość, przyjęta i pogłębiona, Tworzy z Kościoła jedno ciało, jak pokazuje nam dalej święty Paweł. Żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko rosło ku temu, które jest głową, ku Chrystusowi, z Niego poczynając całe ciało zespalane i utrzymywane w łączności, dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości. Kościelną przystanią miłości i jednocześnie jej niewyczerpanym źródłem jest Eucharystia, komunia ciała i krwi pańskiej, antycypacja doskonałej zażyłości z Bogiem. Niestety, jak wspomniałem w poprzedniej katechezie, w kontaktach między podzielonymi chrześcijanami, z powodu rozbieżności w sprawach wiary, nie jest jeszcze możliwe wspólne sprawowanie tej samej liturgii Eucharystycznej. Mimo to gorąco pragniemy odprawiać razem jedyną Eucharystię Chrystusa, i to pragnienie już staje się wspólnym uwielbieniem i wspólną modlitwą błagalną. Razem zwracamy się do Ojca i czynimy to coraz bardziej jednym sercem. Sobór przypomniał nam, że ten święty plan pojednania wszystkich chrześcijan w jedności jednego i jedynego Kościoła Chrystusowego przekracza ludzkie siły i zdolności. Dlatego musimy złożyć całą naszą nadzieję w modlitwie Chrystusa za Kościół, w miłości Ojca ku nam, w mocy Ducha Świętego.